Cześć, jestem Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi drodzy widzowie, jak dobrze wiecie, mam dostęp do wersji beta i twórcy gry udostępnili mi darmowe, customowe koło, którym możemy kręcić w nieskończoność. Więc w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie wszystkie kroki, animacje i emotki. I odblokujemy też nową specjalną emotkę, która będzie dostępna prawdopodobnie za ostatni poziom w nowym karnecie. I uwierzcie mi, ta emotka jest przekozacka. Tak samo jak przekozacka jest ta oto koszulka, zapraszam każdego na pixshop.pl. Taką koszulkę chyba musi mieć każdy, co nie? No, koszulka z joystickiem to jest obowiązkowa w każdego szafce. Ale zanim zaczniemy losować nowym customowym kołem, wejdźmy na moje oficjalne konto Farelinio i wylosujmy jednego z oczekujących zaproszeń. Jeżeli chciałbyś, abym cię dodał do moich prywatnych znajomych, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, zostaw łapkę w górę i wyślij mi zaproszenie. Osoba, która zostanie dodana, to pyk, spoko, nin spoko. Akceptujemy, resztę odrzucamy. Reszta została odrzucona i czekam na wasze zaproszenia. Jesteśmy już na moim koncie wersji beta 0.45 i moi drodzy, będziemy dzisiaj kręcili customowym kołem, w którym znajdują się emotki, tańce, kroki. No i mamy na przykład 6,25% szansy na jakieś tutaj tańce i po 13,3% na inne rzeczy. Kręcimy od razu za darmo, nie ma na co czekać. Lecimy, let's go. I pierwsze co, nowe tęczowe kroki. Fajne. Mamy też animację jakiegoś chyba Packera, coś takiego. No i co dalej, co dalej, co dalej? Animacja wskazująca na coś, nie widziałem tego. I właśnie, moi drodzy, przed chwilą przeleciała emotka, która zostanie dodana w przyszłym sezonie. Z tego co kojarzę i się orientuję, jest to Fire Punch. Jest to najmocniejsza emotka, która zostanie dodana do gry Stumble Guys. I w połączeniu jeszcze z Sensei Fire Punchem będzie coś pięknego. Mamy drugie fajne kroki, które sobie też przetestujemy. I jest! I ona, emotka przekozacka. Od razu ją będziemy testowali. Mamy jeszcze kilka tutaj tańców. Coś z butelką związane. Okej, okay, i znowu emotka Fire Punch. Dobra, co my tutaj mamy? Spójrzcie, kroki, animacja. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Okej, okay, i dwa razy emotka. Więc od razu sobie wchodzimy w naszą postać. Wybieramy oczywiście kogo? Sensei Fire Puncha. Wybierają mu też skórę na przykład czerwoną. Emotkę zmieniamy. Bierzemy na przykład tą emotkę. Coś specjalnego. Widzieliście, jak on ją użył? Bum! Spójrzcie na to. Bum! Normalnie jest bomba w oko. Konkretna. Używamy za jedynkę. Co tu jeszcze mamy? Champagne Shower, chłop robi. Zobaczcie! Używamy. Miejsce numer dwa. Oczywiście, że tak. Mamy jeszcze tutaj co? To jest chicken, kurczak. Ej, śmieszne. Kolejna rzecz. Mamy też coś... A, to jest cry. Tak, on jest taki wściekły, on tak płacze. Tutaj mamy co? A, lewy, prawy, prawy, lewy. I o co chodziło w tej emotce? Jakiś taki dziwny taniec. No okej, to co? Zagrajmy sobie pierwszy meczyk. Dobrze, moi drodzy, lecimy z pierwszą gierką i zobaczymy, czy faktycznie ta emotka jest taka turbo OP, jak ją zapowiadali. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, na początku Typhoon, więc sobie lećcie, lećcie sobie borawiki. Odnajdźcie dla mnie drogę. Patrzcie, co oni robią, patrzcie, co oni robią, wariaty. Dobra. Ja już tu chciałem kamehameha robić. 3, 2, 1... BOOM! Ile padło? Dwóch na raz. Ale czekajcie. Ta emotka powinna być troszeczkę chyba mocniejsza. BOOM! Dobra, trzech na raz. Nie wiem, czy normalną rękawicą też można tyle osób powalić, więc za chwileczkę postaram się odblokować też normalną rękawicę i postaramy się porównać to wszystko. No, dawajcie, 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 dawajcie. Jeszcze raz. BOOM! Kolejni spadli. No niestety ktoś musi zaryzykować i przeskoczyć. Tak jest. Hop, hop! Fire Punch Farel pierwszy, no. Dawaj, chodź, 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 chodź. Bum! Leżysz! Który chce jeszcze w mordę? Ty, lisek, jeszcze raz chcesz? Strzała? Pum! Dobra, przechodzimy, bo coś nie mogłem trafić. Przycisk albo, nie wiem, emotka mi się przycięła. Dobra, 15 osób już jest, więc całkiem nieźle. Powiem wam tak, ten Fire Punch fajnie wygląda. Faktycznie ta pięść jest ognista, ale nie wiem, czy ona w oficjalnej wersji nie będzie troszeczkę wzmocniona, bo tutaj ona jest taka na pograniczu z normalną emotką i jestem delikatnie rozczarowany, ale zobaczymy, zobaczymy. Faktycznie pograjmy sobie i może do niej się jeszcze bardziej przekonam. Dobra, bombardment. Tutaj może być ciężko. O, nie mogę tutaj wpaść. Tutaj nie mogę spać, będzie przypał. Jak tu przegram, to jestem totalnym borowikiem. Oczywiście, że sobie tego Fire Puncha przetestujemy na innych skinach. O kurde, o kurde. Bomba! Leżysz! Patrzcie! Wypadł za burtę! Jeszcze dwie osoby! To ja komuś pomogę. Lisek, chodź! Bum! Leżysz! Ale nie spadł do wody. Nie spadł do wody. Jeszcze raz. Jest panda! Jest lisek! Dobra! Leżysz, lisek! Ale nie wpadł do wody lisek, niestety.
Czy mi się wydaje, czy tyranozaurusy wyginęły, bo... No właśnie, nie umiały pływać. Nie udało mi się jeszcze mu wcisnąć lewego sierpowego. No i co, został lisek chytrysek, czerwona panda i Tyrannosaurus Rex finale. I mamy, o Boże, Lost Temple jako pierwsza mapa? Znaczy jako finał, sorry. Co wy myślicie, że ja was tutaj nie pokonam? Wow, dobra. Fire punch, leżysz. Ha, łatwo go podciąłem. Dobra. Cyk, 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 cyk. Hop, dobrze. I tu bym chciał, żeby mi podbiło. 3, 2, 1, podbijamy. O kurde, nie wyszło, nie wyszło. Farel, nie rób tak. Farelatryki są najlepsze. No, super, tak, 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 tak jest. No i prawie tu wskoczyłem. Dobra. Pum, o ty chamie. Pum, na długo rzuciłem. Niestety nie, no, powstaj, fire punch. Fire punch, bo przegrasz. Nie, co ja robię, dobra. Tamten borowik na szczęście spadł na dół. To jest jakiś złoczyńca, złodziej. Panie złodzieju, gdzie pan jest? Bomba! Dobra, o, wiem, co trzeba przetestować. Czy Fire Punch jest silniejszy od tego? 3, 2, 1, bomba! Patrzcie, zbugowałem to! Wow! To było coś niesamowitego. Nie wiedziałem, że tak się da zrobić. Dobra, dobra, teraz postarajmy się Fire Punchem zatrzymać kamień. 3, 2, 1, Fire Punch! O kurde. No, prawie, że udało się. Jeszcze raz. Ej, ej, gościu, gościu, gościu. Stój, 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 stój! Dokąd? Ja to wygrywam, nie ty. Centralnie przed metą jeszcze dostał w potylicę. Fire Punch Farel wygrywa. Nie sądziłem, że ta rękawica potrafi zatrzymać tą wielką kamienną pięść. Dobrze, losujemy dalej kołem i postarajmy się faktycznie odblokować coś jeszcze. Sklep, ekskluzywne koło, losujemy. Fajnie, bo będziemy mogli dzięki temu sprawdzić wszystkie nowe emotki. Znowu Fire Punch, no dobrze. Bo niektórych emotek nie odblokowałem jeszcze na swoim oficjalnym koncie. Mamy kroki, fajne kroki. Też je sobie od razu założymy. I mamy też kroki burzowe. Też ciekawie to wygląda. Mam nadzieję, że z tych chmur czarnych wyskakują pioruny. Champagne Shower już był. O, tutaj mamy co? Koronka. Taka cieszynka jak z Fortnite'a. Czyli ile masz minut, możesz sprawdzić. Ciekawe, czy ta emotka z koronką też wskazuje nam, ile mamy już winów na swoim koncie. To mamy jakieś siedzenie po turecku. I powiem wam, o, jest zwykła rękawica. Jest zwykła rękawica, więc moi drodzy, zakręćmy sobie kołem tyle razy, aż trafimy zwykłą rękawicę. Bo musimy oczywiście ją odblokować, żeby porównać ją do Fire Puncha. No i tych kroków też jeszcze nie testowaliśmy. Patrzcie na to, wszystko nowe. Nie, nie nowe. Tylko tak to wygląda. Dobra, jeszcze raz kręcimy 10 razy. I... to miałem. Było blisko, było blisko zwykłej rękawicy. Okej, okay, bicki, bicki były. No, znowu po turecku siedzenie. I mamy, stój, stój. Tak jest, w końcu udało nam się to odblokować. Więc teraz, moi drodzy, zrobimy teścik. Która rękawica tak naprawdę jest lepsza, którą się opłaca trafić. O, i tych kroków chyba nie mam jeszcze. Nie wiem, jak je nazwać. Takie czarne kroki w jakieś bąbelki? Co to jest? Nie mogę skojarzyć. O, właśnie, przeleciały. I uwaga, czy to trafimy? No nie. No dobrze, dobrze. Więc moi drodzy, na samym początku dostosujmy sobie skinka. Wybierzmy sobie oczywiście kogo. Jak to kogo? Zagramy sobie panem Smokiem, bo pisaliście w komentarzu, że to jest was ulubiony skin. Okej, okay, ej, mam zablokowaną emotkę, coś specjalnego. Dlaczego? Poczekajcie, poczekajcie. A może to nie była emotka? To były kroki, moi drodzy, to były kroki w postaci rękawicy, a ja się cieszyłem. Mamy też kroki takie, że dymi nam się spod butów i mamy coś takiego, że wow, że przecinamy niby wodę. Mega fajne i oczywiście są kroki tęczowe, że tęczowe pioruny nam wychodzą spod nóg. Ja wezmę sobie to, oczywiście. Animację teraz sobie sprawdźmy. To jest korona, nie wyświetla nam się ilość zwycięstw nad nami, tylko on tą koronę poleruje. Dobra, używamy oczywiście też. No i co? Poczekajcie, ja chcę zobaczyć coś na kole. Jeszcze raz, na ekskluzywnym kole. Czy tutaj jest Boxing Glove? Okej, ale to Boxing Glove nie jest emotką. Więc moi drodzy, nie jesteśmy w stanie porównać sobie tych emotek, chyba że gdzieś tu w Stumble Passie coś znajdziemy. No nie ma czegoś takiego. Czy w sklepie możemy coś takiego kupić? Też nie. No dobrze, jeżeli mi się sklep zresetuje, moi drodzy, no to oczywiście wam
nagram odcinek, gdzie będziemy porównywali te rękawice między sobą, ale zanim to zrobimy, zagrajmy sobie jeszcze meczyk i zagrajmy sobie jakiś taki meczyk niestandardowy. Co by tutaj zagrać? Laser Tracer bym zagrał na 30 osób na dzień dobry, to będzie mega komedia. Będziemy kogoś tam oczywiście uderzali naszą emotką. Zagrajmy sobie Block Dasha, bo Block Dasha też nie graliśmy. No i na sam koniec zagramy sobie Rush Hour, tak jest, Rush Hour. Tworzymy gierkę i lecimy. Honey Drop jako pierwsza mapa. Ja chyba źle zaznaczyłem. Chyba tam źle zaznaczyłem podczas wybierania mapy. Nie miało być tej mapy, ale niech będzie, niech będzie. Wow, 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 wow. Ty, szefie, szefie. Dobra, idziemy komuś dać wryja na dół. Na przykład temu chłopowi. Bomba, leżysz. Ha! A ja jestem u góry tak szybko. Jeden trafiony cios w nos i wygrywamy? Pięknie. Dobra, tutaj będą jaja. Postaram się ich tutaj wszystkich wyjaśniać. Od razu lejemy ich, moi drodzy. Nie ma na co czekać. O kurczę, od razu jest schodek w pierwszej rundzie? Raczej w pierwszej przeszkodzie? Hop. Nie trafiam. Chłopa z Fire Puncha. Co? 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 Co się dzieje? Czemu te mecze tak szybko trwają? Czemu oni tak szybko odpadają? No dobra, to przetestujemy sobie jeszcze innego skinka, bo zdążymy jeszcze jeden meczek zagrać. Finał. Rush Hour. Ten, 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 ten. Tam, pam, 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 pam. Nie wiem czemu, ale na Rush Hour nie ma dźwięków skakania. Już kiedyś wam na to uwagę zwracałem. Dobra, chodź, chodź, chodź. Bye, bye. Leżysz? Czy spadniesz? Tak, spadła z furgonetki. Okej. Okay. Dobra, zostało mi tu dwóch delikwentów do wyjaśnienia. Od razu. Tego muszę. Wow! Walić na czosnek. Co on tak mi ucieka? I spadł! I spadł, nikogo nie udało mi się powalić. No dobra, trudno, ale mamy zwycięstwo. Teraz proszę spojrzeć. Nasz robocik tutaj ładnie poleruje koronkę. Fajna emotka, podoba mi się. Dobra, wy chcieliście, bo napisaliście mi w komentarzu, żebym przetestował jeszcze jednego skinka. Więc przetestujmy sobie tego skinka. To był skinek właśnie tego pimpa. Więc sobie nim pykniemy gierkę. Bo jeszcze nim nie graliśmy. Oczywiście kolor mu zmienimy na jakiś taki fajny. A może zostawmy go faktycznie na różowego. Cały różowy gościu. Do niego jeszcze dodamy nowe animacje w postaci może faktycznie tych takich smug. No i zmienimy sobie animację zwycięstwa na Champagne Shower. Spójrzcie na to, coś pięknego. Chłop Champagne Shower robi. I teraz sobie zagramy gierkę po prostu niestandardową. Przywracamy domyślne, tworzymy. I co będzie, to będzie. No dobrze, Over and Under jako pierwsza mapa. Brzmi ciekawie. Jakie mamy skinki? Nikogo tutaj takiego w sumie fajnego nie ma. Tylko mój ten taki laluś różowy jest najlepszy. Hop. Hop. O kurde, to nieźle, że on przeskoczył. Dobra, drodzy państwo. Komu dać wryja? Leżysz? Nie trafiłem nikogo? To nieźle. Hop, 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 hop. Ale zatańczył, tylko nie udało mi się tutaj wyjaśnić do końca. Taki jesteś, stój! Chłopie, ty poczekaj! No nie trafiłem, nie byłem pierwszy, dobra. Bum, leżysz! No i wepchali mnie do środka. Spójrzcie na mnie, jak ja będę szampanem pryskał teraz w prawy górny róg. Zobaczcie, jest szampan odpalony. O kurczę, to dobieranie między graczami jest szybsze, bo tutaj gram z botami, a nie z ludźmi. I po prostu nie potrzeba tyle czasu, żeby każdy dołączył, nie? I te animacje nie są zakończone, że tak powiem. Bombardment, no dobra, robi się ciekawie. Dobra, tu cię zrzucam, gościu, do wody, pyk, berek. Ten fire punch jest naprawdę mocny, wszystkich wyjaśniam. Bomba, leżysz, wpadasz do wody? Oczywiście, że tak. Neary. Bomba! Leżysz, o kurde, o kurde! O kurde! Dwa kurczaki! Leży! Wpada do wody! Kurka wodna, widzowie, kurka wodna prawie, że była. Teraz będzie kurka wodna, dwa nawet, dwie nawet kurki wodne. Jeszcze jedna kurka wodna? To chodźcie, bum! Wiedźma wodna, niestety. Te emotki pięści są przekozackie. Jaka mapa, jaki finał, co my tutaj zagramy? O nie, Space Race. Nie potrafię grać na tej mapie. Space Race jest jedną z trudniejszych map, jeżeli chodzi o finał, według mnie. Mówiłem, że nie potrafię grać na tej mapie. Spójrzcie na to, co ja robię. Okej, okay, rozpędzamy się, hop. Hop. No i nie wierzę w to! Tak jest! No i najgorzej, co ja robię? Jeszcze przegrał z botami na Space Race'ie. No nie mam pytań. Dobra, udało mi się. Dobra, czy jest przede mną jakiś borowik? Okej. Ej, 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 gościu, odejdź, odejdź. Dobra. Leć, 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 leć.
Jest! Jest chłop przede mną! Co jest? Ja w to po prostu nie wierzę, że ktoś jest przede mną. Dobra, ten Mikołaj już spadł. Czy faktycznie tędy droga jest lepsza? Przegrywam z botem! Ja nie potrafię grać w Pace Race. Ja muszę faktycznie sobie potrenować, moi drodzy, bo to jest wstyd, co tu się dzieje. Dobra, nie było tego. Jak coś tego nie było, zapomnijcie już o tym. Chcieliście jeszcze, żebym zagrał kangurkiem, bo kangurek jest przekozacki i jest to epic. Czyli wybieramy kangurka. Przypominam wam, że nie można w nim zmienić niestety koloru, więc zagrajmy sobie teraz klikając przycisk zagraj, normalny mecz. I jaka mapa pierwsza? Pivot pasz? I kangurek jest pierwszy. I wiecie co jest najlepsze? Że pan kangurek potrafi bić, co nie? Więc zaraz tu będzie lał ich w ryja wszystkich. Na przykład tego. Bomba! Dwóch naraz! Widzieliście? Powalona wiedźma. Bum! Leżysz! Ja bym szczerze nie chciał się zmierzyć z kangurem w ringu. A widziałem walki człowieka z kangurem na YouTubie. Nie polecam. Bomba! Tak się to kończy jak ten chłop. Ciekawe, czy uderzenie Fire Punch jest w stanie zatrzymać młot. Bomb! Niestety nie, jak widzieliście. Czy może zatrzymać kulę? 3, 2, 1, pum! No niestety nie zatrzymuje, ale powala nas kula tak czy siak. Okej. I pum! Leżysz, kościu. Kto chce jeszcze? Gonga. Król? Korona ci spadnie z głowy, wariacie. Dobra, wrzuciłem go do mety. O nie! Kurde, nie! Tylko nie to! Przecież ja gram z botami, mogę mieć borowikową totalnie drużynę. Niebieski kangur. Uderzenie Fire Punch, czy uderzy w piłkę mocno? Uwaga! Uderzenie Fire Punch! Uderzyłem? Ale ta piłka lepiej nie leci. Lecisz. Dobra. 1-1. Gościu, zostaw to! Patrzcie, wbili nam bramę. 2-0. Ja muszę z pięści jeszcze raz uderzyć tą piłkę. Może faktycznie ona jakoś szybciej poleci. Jest git. Kolejny gol dla nas. Nie no, będą kolejne dwa gole? Dobra, szybko Farel. Dobrze, jest 2-2. 30 sekund do końca. Muszę tutaj komuś dać w ryja. Dobra, wpada. I ja strzelam gola. Dobra, udało się. 4-2. Mamy już przewagę lekką, więc tutaj prawdopodobnie już nie powinniśmy przegrać. Teraz skupmy się na uderzeniu piłki z pięści. Dajcie mi uderzyć. I no ja dziękuję, serio. O, gdzie jest piłka? Patrzcie, co się stało! Piłka mnie wtuliła w ziemię! Wcisnęła w ziemię 3-4! Niesamowita sprawa. Prawie przegraliśmy, ale na szczęście udało się zakwalifikować. No niestety, Power Punch nie działa w żaden sposób na piłkę. Hot Wheelsy. Hot Wheelsy w finale. No nie mam pytań. Z kim ja mam rywalizować? Z kucharzem? Z Majtkiem czy z diabłem? No chodź. Chodź któryś, który chce w ryja. Nie trafiam! O kurczę, to się może zemścić, jak nie trafiłem. Czy ja mogę uderzyć z Fire Puncha podczas jazdy? Nie! Nie da się. Szybko, musimy być pierwsi. Jeszcze raz spróbujemy to zrobić. No nie wiesz. Dobra, udało się przyspieszyć. Spacja. Dobra. I teraz, jedynka! Nie! Jadąc samochodzikiem nie jesteśmy w stanie uderzyć nikogo, szkoda. Dobra. Uderzam. Najgorzej. Nie gadaj, że mnie wyprzedzi ktoś. Woohoo! I Champagne Shower, moi drodzy! Zwycięstwo na Hot Wheelsie. Robimy teraz Champagne Shower razem z kangurkiem. Spójrzcie na to. Co chłop wyrabia? Niezłe. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby wziąć udział w konkursie na dodanie do znajomych. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Hej!